tej strony ekipa Grabit. Przygotowaliśmy dla Was kilka filmików z okazji Air Max Day, który wypada w tym roku, tak jak zawsze, 26 marca. No i opiszemy Wam kolejną sylwetkę, jedną z naszych ulubionych serii, czyli Air Max Plus 3, trzeciej generacji. Tak, jest to trzecia generacja, która debiutowała w 2000 roku i była wypuszczona do 2006. Wróciły do nas w 2019. I zmiana w nich jest w porównaniu do poprzednich modeli taka, że pionowe paski, które były tutaj, są zrobione teraz poziome. Nie zabrakło też klasycznego logo TN, które ostatnio jest bardzo często używane do promocji, tak, chociażby Lugosis. W kolaboracji Nike z Lugosisem. Tak jak u Filipa widzicie, możecie też kojarzyć to z mocnej kampanii Skepta, które logo było pokryte po całym praktycznie Londynie. Model ten, mega fajną opcją jest to, że został przywrócony stary system, który ostatni raz mogliście widzieć. Nie wiem, czy kojarzycie ten bucik. To jest Air Max 1 HA z 2005 roku. I właśnie wtedy pojawił się ostatni raz ten system, który powrócił w 2019 roku właśnie do Air Max Plus 3. No i w związku z kolejnym odcinkiem mamy dla Was tym razem trudniejsze pytanie, a brzmi ono. Powiedzcie proszę, jakie systemy zostały użyte w tym modelu buta? No i fajną opcją jest to, że możecie wygrać zniżkę 50% na te buciki. Szybka matematyka daje mi sumę 380 zł, tylko oraz t-shirt z merchu. Przód, tył, pokażemy, bardzo fajny kolorek. Powodzenia, trzymamy kciuki za Was i widzimy się w kolejnym odcinku.